Był to kolejny zwykły dzień, kiedy podróżowaliśmy sobie z Stefanem po świecie opanowanym przez nieumarłych. Tutaj mamy... Tam mamy daleko Grażynę, a tutaj jest Teresa. No to go, to tak, znowu nie grałem kilka dni, przyznam się wam szczerze, że przez te kilka dni zdążyłem zapomnieć o wszystkim. Jak się trzymasz? Resztkami sił, ale dam radę. Jesteśmy już blisko. To dobrze, że jesteśmy już blisko. Uwaga. Obowiązuje godzina policyjna. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Niedobrze! To tak, naprawdę. Uwaga! Co będzie? Obowiązuje godzina policyjna. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. To bardzo niedobrze! To tak, zmieniłem sobie jeszcze taki jeden szczegół, zmieniłem sobie troszeczkę jakby zakres dynamiki dźwięku, bo bałem się, że dynamiczny jest trochę przesadnie mocny, bo tam... Joel, pomóż bo tam jak strzały, jak strzelanie było, to strasznie było ten, strasznie mocno leciało. Dobra, ja tak muszę zobaczyć, poczekaj, tym się to robiło... Zaraz ci pomogę, bo znowu zdążyłem zapomnieć, co się czym robi. Dobra, to jest takie rzeczy... Tym się biło. Dobra, wiecie, chwilę nie grałem, już zapomniałem jak się gra, co nie. No dobra, już wszystko pamiętam. Dobra, już ci pomagam. Zmniejszyłem trochę zakres dynamiki, dajcie znać, czy jest git. Ej, ej, ej. Chodź tu, wstawaj. Odpieprzony. Ej, ej. Jak to, kto to jest? Zaczęliśmy teraz werbować dzieci. Ona nie jest świetlikiem. O rany. Co ci jest? Spokojnie, wywiżę się z tego. Sprowadziłam pomoc. Ale nie pójdę z tobą. O! W takim razie ja też zostaję. Eli, nie dostaniemy drugiej szansy. Ej, chodziło o nią? Moi ludzie będą na was czekać przy ratuszu. To spory kawałek drogi. Poradzicie sobie. Odstawiacie ją, wracacie i broń będzie wasza. Dwa razy więcej broni. A powiesz nam, gdzie ją trzymacie? W naszym obozie. Ruszymy stąd dopiero, jak ją zobaczę. Pójdziesz ze mną. Obejrzysz sobie broń, a ja się opatrzę. Ale ona nie może iść do tamtej części miasta. Joel jej popilnuje. O nie, nie, nie podoba gówno, mi się to. Gówno, nie zostanę tu z nim. Czemu im ufasz? Byłam blisko z jego bratem Tomim. Mówił, że w razie kłopotów on mi pomoże. To było przed tym, czy po tym, jak was porzucił? Ciebie też zostawił. Był dobrym człowiekiem. Słuchaj, weź się do północnego tunelu i poczekaj. Chryste. To jest tylko przesyłka. Marlin. Nawet nie próbuj. Będzie dobrze. A teraz idź. Uwijajcie się. A ty, trzymaj się mnie. Idziemy. Dobra, mamy nową, teraz nasz bohater porzuca Teresę i będzie opiekował się małą dziewczynką. To jest w ogóle, chyba tak mi się wydaje, troszkę takie nawiązanie do tego, jakby nie patrzeć, to jest trochę taka smutna historia, bo on będąc 20 lat wcześniej stracił swoją córkę, a teraz będzie opiekował się dziewczynką, która prawdopodobnie w pewnym sensie stanie się jego córką. Tak no zgaduję, dlatego że jest na głównej okładce gry, więc ta dziewczynka wydaje mi się, że jest dosyć znaną, znaczy dosyć ważną osobą. I ona też jest chyba na podstawie, tak? To jest chyba ta dziewczynka z okładki, tak mi się wydaje. I ona też jest chyba trochę na podstawie jednej ze znanych aktorek, tak mi się wydaje. Dobra! O kurde, jaka masakra! Słyszałam strzały, ale... A widzisz tu kogokolwiek? Co się stało? Niczego tu nie ma, chodź! Świetliki. Świetliki, takie robaki latające. Chodźmy stąd, inaczej skończymy jak oni. No właśnie. Okej. Ty tu rządzisz. No, ja tu rządzę, więc słuchaj się mnie. Dobra, wiecie co? Zaczekajcie chwilę, pobawię się w opcjach znowu ustawienia w dźwięku. Natychmiast zgłaszaj podejrzane zdarzenia.
Co tam się dzieje? Jakiś napad na sklep monopolowy? Chyba tak, albo jakaś tajna spotkanie bandytów. Dobra, właściwie co ja tu mam z tobą zrobić? Poczekaj, gdzieś tu jest rozpisane? To w ogóle mamy przedmioty. O, w co ja wszedłem? Artefakty, coś takiego, że możemy coś tutaj robić? Uwaga! O kurde. Pomaganie osobom poszukiwanym grozi karą śmierci. Wow, możemy stworzyć ostrze. Nie narażaj się niepotrzebnie. Dobra, dobra, nie forsuj się tak. Co ty masz w ręce? A, chyba apteczkę wziąłeś, tak? Tak, tu mamy cegłę, możemy wziąć różne rzeczy. Dobra, to jest niemało satysfakcjonujące. Co my właściwie mamy teraz zrobić? Totalnie, widzicie, przez chwilę mówię wam, ja to jestem taki upośledzony trochę. Chwilę nie gram i już wszystko zapominam. I już tak, nie wiem co. Mamy ją gdzieś eskortować? Tędy. Dobra, tam kara śmierci, strerdzi, nie przesadzaj, babo. Wszystko będzie git, ja tu tylko w interesach. Dostarczyć tylko tą dziewczynkę mam, więc wychilluj troszeczkę. Ach, trzeba przyznać, że ta gra już trochę lat ma, bo pomimo tego, że jest remastered, to nie żeby jakoś wyglądała olśniewająca ta gierka. Miejmy nadzieję, że... Ale cóż, podobno to jest taka, wiecie, godna, taka wielka przygoda, jakby to nazwać. To jest takie dzieło sztuki, więc no każdy mówi, żebym zagrał, więc gram. Dokąd idziemy? Tamtędy dostaniemy się do północnego tunelu. No dobra, ale jak tam wejdziemy? Daj mi chwilę. Poczekaj. Ty wiesz, jak się tam dostaniemy? A, musimy się dostać tam, dobra. Okej, nic trudnego dla Bladeusza. Prosta zagadka logiczna. Patrz, dziewczynko, jutrz, jak to się robi. Tak to się robi. Musisz używać czasami siły. I teraz patrz. I my, kto się nazywa siła wyobraźni? Dziewczynko, poradzisz sobie? Zobaczymy, jak poradzi sobie mała dziewczynka. Wskoczyła na jedno. O kurde, jaka wysportowana. Zaskoczyłaś mnie, ale negatywnie. Tak. Nielegalne rzeczy? Zdarza się. Szmuglowałeś kiedyś? Nie, to mój debiut. Ja to jestem poczaj, dobra. A tak swoją drogą, to co cię łączy z Marlin? Nie wiem, no chyba po prostu jest moją koleżanką. Koleżanką? Kumplujesz się z przywódczynią świetlików. Ile ty masz lat? 12? Znała moją mamę, opiekowała się mną. I mam 14 lat, jeśli cię to w ogóle interesuje. Wow! No to nieźle. A gdzie są twoi rodzice? A gdzie są w ogóle wszyscy rodzice? Odeszli. Dawno temu. Czyli zamiast siedzieć w szkole, postanowiła się zwiać i dołączyć do świetlików. Mam rację? Dobra, poczekajcie chwilę. Słuchaj, jeśli myślisz, że powiem ci, czemu mnie przemycasz, to się mylisz. Wiesz, za co lubię swoją pracę? Za to, że nie muszę wiedzieć takich rzeczy. Szczerze powiedziawszy, wasze plany latają mi koło tyłka. Świetnie. Też tak myślę. No i dogadane, co nie? Dogadanko, standardowo. Co ty robisz ten Stanisławie? Co ty robisz, Przemku? Co ty robisz, Stefanie? Nie wygłupię się. Kurde, skąd wie, gdzie ma iść dokładnie? Ja nawet nie wiem, gdzie ja idę. To tutaj. A to jest chyba jego dom po prostu. Tak? Tutaj zaczęła się nasza przygoda, czy coś? Co ty wyrabiasz? Odpoczywam. A ja co mam tutaj robić? Na pewno coś sobie znajdziesz. Poszedł w kiwę i zadowolony. Może zepsuł ty zegarek. Ale okaże się, że Teresa i Grażyna już nigdy nie wrócą. Znaczy, nie wiem tego, ale... Mam rotałeś coś przez sen. Tak sobie strzeliłem. Nie cierpię koszmarów. Tak, ja też. Wiesz co? Nigdy nie byłam tak blisko... tego. Popatrz, jak tu ciemno. Chyba już nie może być gorzej.
Prawda? Czego chciały od ciebie te świetliki? Hej, przepraszam, że tak długo. Ci cholerni żołnierze są wszędzie. Co z Marlin? Przeżyje. Widziałam sporo towaru, naprawdę sporo. Wchodzimy w to? Tak. To chodźmy. Ach, misja nocna łamana na misja w nocy. No to się będzie działo, no dobra. Nie uważasz, że to trochę dziwne, że zlecili nam tę robotę? Marlin chciała sama przeszmuglować małą, ale sytuacja zmusiła ją do wybrania nas. Straciła dużo ludzi, nie miała wyboru. Mam nadzieję, że ktoś z nich żyje i nam zapłaci. Na pewno. Dobra, pokaż te tajne przejście. Ach, Teresa zawsze znajdzie jakieś sekretne przejście. Widzisz, mała? Ucz się od najlepszych. No, Boże, jak się pchają dziewczyny, a ja to mogę przejść? No, idziemy na wyprawę i nawet windę mamy, widzę tutaj, Teresa. Jak ty tutaj jesteś rozbudowana, tak? To jest winda? Tak, na bank to jest winda. Wszystko jest. O kurde, zagadka logiczna. Trójkąt muszę ci znaleźć, dobra? Pięknie, nawet nie była taka trudna ta zagadka logiczna. Dobra, zjeżdżamy tego miejsca, padawanie. Kto będzie tam na nas czekał? Ponoć grupa świetlików przyszła po nią aż z innego miasta. Dziewczyna musi być kimś ważnym. Kim ty właściwie jesteś? Córką jakiejś szychy czy coś takiego? Coś w tym rodzaju. Ile to jeszcze potrwa? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka godzin dotrzemy na miejsce. No właśnie! Eli, jak tylko stąd wyjdziemy, masz się nas słuchać i nie oddalać. Tak. No właśnie, proste zlecenie. Za dostarczenie dziewczynki bezpiecznej do celu. Co może pójść nie tak? Z oświadczenia wiem, na górę i sprawdź, czy droga, że wszystko może pójść nie tak. Czekaj, patrol przed nami. No i co, i tylko tyle? Dobra. Możemy iść, wychodź. No właśnie, ten patrol to był gdzieś w oddali. Nawet mi się nie spojrzał w tą chodź stronę. Mowa. Dobra, Teresa, pospiesz się. Ten deszcz nam nie pomógł. Czy ja wiem? O rany. Wyszłam na zewnątrz. A widzisz, tak wygląda właśnie podwórek. Jeszcze wiele musisz się nauczyć, dziewczynko. Oj. Jeszcze długa droga przed tobą. Zaczniemy od czegoś prostego, na przykład od browarków. Najważniejszej rzeczy pod słońcem. A narkotyki zostawimy na końcu. Teresa, co się zatrzymujesz? No pada. Tędy? Chyba to jest jedyna droga. Chodźcie, chodź dziewczynko. Tędy. O, nawet powiedział dokładnie to, co ja powiedziałem. Dogaduje się. O, nie! Tylko bez numerów. Ruchy. Odwróć się, na kolana. No i... Sprawdź ich. No i super, ledwo wyszliśmy, już nas złapali. Masakra. Ręce na głowę. Jeszcze... Ledwo wyszliśmy na powierzchnię. Tura mile z 12. Przejęliśmy 3 włóczęgów. Przyjęłam. Puść nas. Zobaczysz, że nie pożałujesz. Zamknij się. Weź tego gówna. Za ile będą? Parę minut. O kurwa! Myślałam, że tylko ich obezwładnimy albo coś. Marlin o tym wiedziała? Po cholerę szmuglujemy zarażone dziecko. Nie jestem zarażona. Nie? Skaner kłamie? Mogę to wyjaśnić. No to lepiej się z tym pośpiesz. Popatrzcie.
Nie obchodzi mnie, jak się zaraziłaś. To ma 3 tygodnie. Przemiana następuje w 2 dni, więc przestań pieprzyć. Ma 3 tygodnie. Przysięgam. Czemu by was wystawiała? Jest odporna na wirusa! Nie kupuję tego. O cholera. Tess. Chodu. Chodu! Dobra, będziemy musieli wypierdalać z tego miejsca, ponieważ zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Cholera. Dwóch martwych mundurowych. Za mną. Szybko. O nie, teren nie jest bezpieczny. Teresa, co robimy? Okej, Ellie. Na mój sygnał ubiegniemy. A, okej, możemy tak zrobić. Okej. Teraz. W nogi. Ruchy, ruchy! Aaaa, z biegiem! Trzymaj się z dala, odpuść. Wow! Fiu, jak parkurowiec! Ha, żegnajcie, frajerzy! Znowu musimy pobiec. Gotowa? Dobra, Eli, biegniesz tu? Ja już tu na ciebie czekam, chodźcie! Pełno ich tutaj. No, namnożyło się ich trochę. Czyli wychodzi na to, że prawdopodobnie ta dziewczynka jest odporna na wirusa i dlatego jest taka cenna! Widzę ich, widzę ich. Musieli się przedostać! Sprawdzić okopy! Trzymajcie się z tyłu. Nic tutaj nie widzę. Na pewno tędy przeszli? Do odwołania rozkazu szukamy dalej. Nie dajcie się zauważyć. Chodź, mała. Trzymajcie Joela. Widzisz coś? Tutaj nie tu! Dobra, będziemy musieli... Idzie tam, nikogo tu nie ma! Dobra, musimy stąd spadać. Widzę cel, nie widzisz celu. Dobra, chodź szybko, Teresa. Dobra, mamy dziewczynkę ze sobą? Mamy, git, trochę zagubiona, ale jest. Słyszę ich przed nami. O cholercia, faktycznie są przed nami. I na jak nie ma do koła! Ajajaj! Ale fail! Poczekaj, był tu... zapisz grę. A był jakiś super save? Szybki? Nie było chyba. Dobra, to tak, trochę nam to nie wyszło. Dobra, musimy być po prostu bardziej uważni. No, kto mógł wiedzieć, że tak mnie po prostu zabije? Nikt nie mógł wiedzieć. Słyszę ich przed nami. Da. Teraz się uda, a tu nie. Ja pierdzielę. Ja cię kręcę, to zginij w końcu. No i super, tyle byłoby, jeśli chodzi o moją całą amunicję, na którą zbierałem całe moje przeklęte życie. Dobra, tego będziemy musieli załatwić w normalny, standardowy sposób. Tylko jak? Musimy do niego jakoś podejść. Ajajaj. Ma kulę odporną, czapunie. No, powiem wam, że może być ciężko. Jak do niego podejść? Można przebiec oczywiście. Chociaż on nie widzi. Może to światło, które miałem włączone, spowodowało, że byłem taki na widoku. Wiesz co, wiecie co? Chyba źle zrobiłem, że to światełko zapaliłem. Kurde, no nie ma tam do nich podejścia nawet. Dobra, zawijamy się, trudno. Tak, chyba widzieli po prostu światło mojej latarki. A myślałem, że oni tego nie widzą. A jednak chyba zobaczyli. Możemy przejść tędy. Kurczę, no straciłem strasznie dużo amunicji. Dobra, mam apteczkę, wiecie co? Użyjmy tej apteczki. Poczekaj, nie ten przycisk. Nie ten przycisk. Dobra. Dobra, użyjmy tej apteczki, bo mocno straciliśmy życie. To była jedyna apteczka, jaką mam. No trudno, straciliśmy tej amunicji. No odzyskamy ją. Tędy. Okej, idziemy. Chodź, Eli. Okej. Cholera, kolejny patrol. Ostrożnie.
Dobra, tym razem nie będę zapalać latarki, to nas nie zauważą. Pełno ich tutaj. Ta. Ciekawe, jak ich ominiemy. Nie zauważyli nas, chodźmy naokoło. Dobra, na bank to było przez latarkę. Jak to wygląda? Sprawdźmy. Za dużo ich też. O rany. Chociaż nie wiem, ta latarka tak niby... Są z nami w środku. Niby... Odwróć ich uwagę. Okej. Ciekawe, czy latarka kolejne działa. Kolejne latarki. Kurwa. Moje też tu są. Ciekawe, czy wykrywają latarki. Poczekaj, jak mam ich odwrócić ich uwagę? A, cegiełką. Dobra, zachowuję się. Dobra, to troszeczkę mi nie poszło. Weźmy, wczytajmy. Wczytaj punkt kontrolny. Tak, wczytaj punkt kontrolny. Dobra, więc co? Troszeczkę się tutaj zagubiłem, dlatego że mówię, po prostu kilka dni nie grałem i nagle ja nie już nic nie ogarniam, co tu się dzieje. Dobra, co tu jest? Może tutaj coś przeszukać? Sprawdźmy. Niczego nie ma. Kurde! No bez jaj! Zabijesz mnie i nigdy nie pozwolą ci uciec! Tu! Potrzebuję pomocy! Już! Cicho! Wpierdziel dostaje i tyle w temacie! No... Czemu on karabinu nie ma, ja się pytam? Kurde, gdzie on jest? Tutaj. Patrzcie, jak to się załatwia. Co to, ja tego nie załatwię? Kurde, bezpośredni kontakt. Taka sytuacja. Co będziemy się patyczkować z jakimiś lamusami z Wołocka? Pierdzieli, nie spuścimy i tyle. Czemu tylko żaden z nich nie ma amunicji, a powinien mieć. Dobra, jeszcze jest jeden lamus. O cholera, tu jest jeden. I co? Dobra, nie panikować. Nie panikować, wszystko się ułoży jakoś. Wezmę tą cegłę i zgubi trop. A jednak nie zgubił. Cholera, jest inteligentniejszy niż duże mysz. Dobra, ja tam do niego zaraz przyjdę się z nim przywitać. Przyszedłbym. Ja pierniczę, jak mnie zastrzelił. Ej kurczę, ta gra jest, zaczyna być jakaś trudna, co nie? Dobra, to tak, intuicja podpowiada mi, że tym razem nie będziemy zapalać latarek. Dobra, będziemy podążać za Teresą. Ja szczerze mówiąc... O cholera, są z nami w środku. Odwróć ich uwagę. Słyszałeś coś? Tak, też to słyszałem. Oczy dookoła głowy. Co to? Coś słyszałem? Kurde, źle rzuciłem. Tak, dokładnie, to fałszywy alarm. Niczego kompletnie. Że chcesz to zakończyć na ostro. No cholera, niedobrze. Kolejne latarki. Kurwa.
Dobra, w sumie oni nas nie widzą tak naprawdę. Mały włos. Więc w sumie ja zapominam, że to jest ciemność i oni w sumie tak do końca nas nie widzą. Dobra. Wow, ale to było blisko. Dobra, suwa się dziewczynko. Wow, ale żeśmy to zrobili. Chyba będą nas ścigać. Nie wiem, spadajmy stąd. Nie podnoś głowy i siedź cicho. Mało brakowało, Tess. Obyś była tego warta. Tess, wiesz gdzie iść? Straciłam orientację. No to super. Dobra, wykąpmy się w bajorku. To jest jakieś mini rozwiązanie na tą chwilę. Albo nie, Tess, zobacz co znalazłem, cześć. Teresa. Zobaczmy dokąd prowadzi. Właśnie, jakiś tunel, wow. Ale mega. Teresa, zobacz co znalazłem. Tak, to się przyda. Trzymaj się blisko. No. Przynajmniej już nie mokniemy. To tak, ogólnie rzecz biorąc. Jak sytuacja? Myślę, że tędy się przeciśniemy. Ale ładnie, żeśmy wykiwali tamtych agentów, po prostu nic się nie spodziewali. Oczywiście nie za pierwszym razem, a za drugim, no ale musicie dać tutaj mi dozę wyrozumiałości. Oddział Charlie, zgłoś się. Cholera, kolejni żołnierze. Cel wciąż na wolności. Koniec poszukiwań, wracamy do sektora 11. Chyba nas nie widzą. Przyjąłem, do wozu. Nie wychodźcie z cienia. No, nie wiem jak mieliby nie wychodzić z cienia, skoro muszą przejść na drugą stronę. Dobra, chodź. Chodźmy po prostu na drugą stronę, póki ich nie ma i tyle, a nie wychodźcie z cienia. No. Dobra, teren wydaje się czysty, zapalmy latarkę. Dobra. No ale ja muszę znaleźć jakąś amunicję jakąkolwiek, bo powiem wam, że... No trochę żenada z tą amunicją. Jesteśmy bezpieczni? Nie, wciąż się tu kręcą. Czekaj, złap oddech. No dobra. Zobacz, czy jest tu coś, co nam się przyda. Jasne, szefie. Mogę właśnie coś zrobić? Alkohol, cukier, szmata. Ach, mogę zrobić co najwyżej luksusowe, prestiżowe ostrze. Tak naprawdę te ostrze nie jest takie bardzo przydatne, no bo co z tego, że możemy szybko kogoś zabić? W większości przypadków zwykłe ogłuszenie czy tam duszenie wystarczy, bo zazwyczaj nie ma takiej potrzeby, żeby zabić kogoś koniecznie szybko. Tess, tutaj, pójdziemy tą rurą. Możemy przejść tędy. Nie oddalaj się, Eli. Okay. W ogóle powinniśmy jakoś nazwać naszą dziewczynkę. Teresa, jak będzie się nazywać nasza dziewczynka? Musimy ten... Dziewczynko, jak chcesz się nazywać? Eli. Eli to skrót od Eweliny. Dobra, może być Ewelina. Albo, a może po prostu będzie jednak Eli. Dobra, jak wymyślcie jakąś dobre imię dla dziewczynki. Wow, czekajcie. Zbieramy, wzywają nas z powrotem, wracamy pod mur. Muszę się kontynuować załadunek. Ruszać się. Chodźcie. Jeśli byłaby taka potrzeba, to wtedy ją nazwiemy. Aktualnie nie mam żadnego pomysłu na imię, więc nie będziemy tego robić. Chyba już poszli. Słuchaj, jaki był plan? Załóżmy, że dostarczymy cię do tych świetlików. I co dalej? Marlin powiedziała, że mają własną strefę kwarantanny z lekarzami, którzy wciąż szukają leku. Znamy już tę śpiewkę, co też? A to, co się ze mną stało, jest kluczem do tej szczepionki. O Jezu. Tak powiedziała? Na pewno tak powiedziała. Weź się odwal, nie prosiłam cię o to. Ja też nie, Tess. Co my tutaj robimy, do cholery? A jeśli to prawda? Żartujesz. Co wtedy, Joel? Dotarliśmy aż tutaj, więc dokończmy misję. Mam ci przypomnieć, co tam na nas czeka?
Rozumiem. Tędy! Jeśli pójdziemy przez centrum, dotrzemy do ratusza przed świtem. Miejmy nadzieję. Ach, zobaczcie, gdzie jesteśmy w mieście. O kurde, mam nadzieję, że jednym z etapów naszej podróży będzie zwiedzenie tego wieżowca. Proszę, Teresa, no chodź, zwiedzimy wieżowiec. Fajnie będzie, Teresa. Co ty na to? Małe zwiedzanko tego wieżowca? Wchodzisz w grę? Zgadzasz się? Doskonale. A ty, Ewelina, jak się z tym czujesz? O kurde. Więc to tak wyglądają te budynki z bliska. Ale wielka. Co nie, naprawdę są duże. Więc co się stało? Tereny wokół strefy kwarantanny zostały zbombardowane. Chcieli zabić jak najwięcej zarażonych. Dobry plan. Niestety doraźny. No. Cóż, wyszło im tak, że totalnie stała się totalna apokalipsa. Co to do cholery było? Tez, słyszałaś? Tak, ale to było daleko. Cholera. Jakieś latające zombie. Jesteśmy bezpieczni? Chwilowo, chodźcie. Dobra, Teresa, nie denerwuj się, już do ciebie biegnę. I co teraz? Skakać? Mam cię popchnąć? Popchnąć? Powiedz, że mam cię popchnąć. Ale wysoko. O, jest i nasz ratusz. Tak, musimy ominąć ten bałagan. To ma być centrum miasta? Raczej to, co z niego pozostało. Ach, rynek, budki z hot dogami, popcorn i restauracje. Pamiętam to, jakby to było wczoraj, ale jest już dzisiaj. Dobra, Teresa, nie ma co się rozwodzić, chodź poszukamy jakiegoś przejścia. Chociaż wiecie co? Zrobimy to w następnym odcinku, bo tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Elo!